Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Zanim przejdziemy do materiału, kilka rzeczy do obgadania, a tak naprawdę to jedna, bo Vota Express informuje Was, że faktycznie na serwerze europejskim, gdy wyjdzie aktualizacja tak zwana WOD 2.0, no to mają się pojawić 11 tiery. I tak jak na Leście, słyszeliśmy już chwilę temu o tym, że te czołgi faktycznie będą wprowadzane, tam Lesta ma swój jakiś licznik, tam 200-300 dni, coś koło tego, no to Wargaming też nie może za bardzo spać. Być może że po prostu miało to wejść w jednym, w jednym okresie, ale Wargaming tutaj cechuje się zupełnie inną polityką względem graczy niż Lesna. Oni mniej informują nas o planach na przyszłość, więc stąd może te różnice. Jest też oczywiście druga opcja, czyli tak zwany bejcik. nic się tak naprawdę nie wydarzy, planów żadnych nie ma, więc pozostajemy zawieszeni. Czy będą 11 Tiery, czy nie, na pewno czas. Pokażę. Jeżeli chodzi o te pojazdy, które mają się pokazać, będą to te 11 tiery, czyli powyżej 10 poziomu, prawda? Bardzo logiczne. I tak jak tutaj macie informację podaną, taką szczątkową, bardzo mają być rozszerzone właśnie te drzewka o te kolejne poziomy. I niektóre mają mieć czołgi, nowe mechaniki, jakieś unikalne cechy. Więc interesująca sprawa na pewno. Ja bym chciał to zobaczyć, ale ale zatrzymajmy się na moment, bo wydaje mi się, że mówiłem o tym jakiś czas temu, czyli o co dokładnie chodzi Wprowadzanie kolejnych poziomów do gry w momencie kiedy matchmaking, balans tych obecnych czołgów jest w nie najlepszym stanie, mapy są tragiczne wręcz do grania, to może być bardzo, bardzo problematyczne, bo to jest troszkę jak budowanie tak zwanego kolosa na glinianych nogach i jeżeli będziemy sobie dokładać, 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 dokładać ciągle tego kontentu, który już i tak, i tak chwieji się na tych bardzo, no, umówmy się, niezbyt okazałych i sensownie i dobrze zrobionych fundamentach, to może mieć tragiczne skutki. A dajcie mi znać, co Wy sądzicie o tych 11 poziomach, bo to ciekawa sprawa. Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Weźmy się za moduły. Jeżeli się zapytacie dlaczego, to uwierzcie mi, część z Was na pewno też nie za bardzo jest w stanie określić dany rodzaj modów, czyli zestaw modów na wszystkie maszyny w grze World of Tanks, bo teoretycznie się nie da. Praktycznie trzeba też bardzo dużo grać, żeby mieć taką świadomość tego, co na jaki czołg warto zamontować. Jeżeli znacie podstawy, to bardzo fajnie, ale my sobie omówimy je jeszcze raz. Zacznijmy od tego, że wszystkie czołgi od czwartego poziomu mają trzy sloty, trzy miejsca na moduły, czyli możecie wrzucić raz, dwa, trzy, czyli trzy modułki na jednym czołgu maksymalnie dać. Możecie czwartego modułu już niestety wrzucić, się nie da. Moduły dzielą się na cztery grupy. Standardowe, czyli te, które tutaj widzicie, czyli podstawowe moduły, które były od zawsze w World of Tanks. Potem Moduły z nagród, one były wprowadzone jako dodatek do takiego trybu. W sensie to nawet nie wszystkie, bo jeden moduł, pierwszym modułem, który był wprowadzony, była wentylacja z nagród. Ona była w 2020 roku w maju za. Taki to za takie wydarzenie, które nazywało się Droga na Berlin. Jeżeli pamiętacie, no to powinniście wiedzieć, że jako pierwszy fioletowy, różowy, przepraszam, moduł była właśnie wentylacja. Idąc dalej, ulepszone moduły, czyli fiolety, tutaj mamy, słuchajcie, już taki najbardziej wypasiony zestaw modułów, które dają najwięcej statystyk, jeżeli chodzi o właśnie te modułki, wszystkie w World of Tanks. No i mamy oczywiście moduły eksperymentalne, czyli najnowsze połączenie tutaj dwóch modułów, z, w jeden I te modułki mają troszkę ucięte statystyki, za to zawierają jakby dwa bonusiki. Od tak to wygląda. Przejdźmy do wyposażenia. Wyposażenie standardowe, ulepszona wentylacja daje bonusiki na każdym ze slotów, czyli na każdym przypisanym tutaj dodatkowym bonusiku. O co tutaj chodzi, zaraz wam wszystko pokażę. E, wentylacja jest na tyle ciekawym modułem, że ona wrzucona w każdy z tych przeróżnych ulepszeń będzie wam dawać statystyki z tego właśnie miejsca. E, dodatkowo. Wentylację uważam troszkę za przestarzały moduł. Ona jednak daje ciutkę za mało w porównaniu do innych modułów, ale do tego przyjdziemy też za moment. Obracarka jest bardzo interesującym modułem na niektóre czołgi albo nawet niszczyciele czołgów. tak? Czy to gracie sobie Minotauro, czy to gracie sobie grillem. Świetnie działa, jeżeli chodzi właśnie o te wszystkie statystyki związane z tym rozrzutem tego celownika podczas ruchu kadłubem lub samą wieżą, więc tutaj taki Minotauro, grill, czy nawet buraska, która tdk nie jest, będzie w stanie bardzo dużo skorzystać właśnie na, na tym module. Dlaczego? Dlatego, że powiedzmy, że macie czołg, który daje bardzo szybko pestki. Weźmy sobie za przykład kobre kobra będzie świetnym beneficjentem tego właśnie modułu, bo tam pompujecie tę pechę za pechą i Wy jeszcze nie jesteście w stanie skupić tego celownika do maksymalnej wartości skupienia, a już macie załadowaną kolejną pestkę w tym magazynku i chcecie ją strzelać, no ale musicie czekać, więc tutaj obracara właśnie na takich czołgach również będzie pomagać, bo ten rozrzut zmniejszony podczas ruchu i obrotu pojazdu oraz działa po oddaniu strzału jest bardzo, bardzo ważny. Jeżeli chodzi o mechanizm dosyłający, nie muszę mówić, jeden z najważniejszych, jak nie najważniejszy moduł w grze. Oczywiście, jeżeli nie gracie magazynkami, bo jego się na magazynki zainstalować po prostu nie da. Stąd uważam, że mechanizm dosyłający jest jednym z najważniejszych, jak nie najważniejszym modułem w grze komputerowej o czołgach, dlatego bierzcie ten dosyłacz, zawsze instalujcie go na takich zwanych single czyli na czołgach, które strzelają pojedynczymi pestkami, o ile nie są to trole, ale do tego też dojdziemy zaraz. Ulepszone celowanie jest fenomenalnym modułem, nie każdy może lubi, ale jest to świetna alternatywa, jeżeli nie masz stabilizatora, nie możesz zainstalować stabilizatora. Wiem, że na przykład na niszczyciele czołgów stabilizatora zainstalować się nie da, więc tutaj zmniejszenie tego rozrzutu, moim zdaniem, będzie świetną opcją do tego, żeby pomóc niektórym czołgom właśnie uzyskać tę lepszą celność. Ja uważam, że im mniejsza celność, inaczej wróć, uważam, że im lepszy, niższy rozrzut na 100 metrów, tym dla Was lepiej. Ktoś może powiedzieć, że dobra, ale to gra to i tak jest zbudowana na RNG i tak jak masz nie trafić, nie tra to nie trafisz. I po części mają rację, bo możesz tak jak mówiłem Wam wielokrotnie, najcelniejszy czołg mieć w grze, no to jak masz nie trafić pechy, to i tak jej nie trafisz, tak? Bo pestka poleci gdzieś tam na kraniec celownika, pocisk rykoszytuje, no i robią się problemy. Jednak, jeżeli chcecie zmniejszyć ten czynnik RNG, no to warto właśnie zadbać o ten rozrzut, żeby on nie był aż tak hamski, a dodatkowo, nie wiem, czy wiecie, ale ten czołg pomaga też ze stabilizacją w ruchu, bo tak działa akurat gra World of Tanks. Idąc dalej, ulepszony system naprowadzania, niestety dla mnie moduł zupełnie bez sensu, ja bym go nie brał, nie skupiałbym się na nim, może zainstalowałem go 2-3 razy w życiu, jest to coś, co po prostu daje za mało benefitów, żeby w ogóle marnować na niego slot, więc ja ten moduł w gruncie rzeczy w większości przypadków po prostu przekreślam. Osłona odłamkowa, umówmy się, moduł też, który jest wart 300 tysięcy kredytów, warto go sprzedać, jeżeli nie macie czego robić tutaj z pieniędzmi, to możecie sobie po po prostu kupić HP za to, co sprzedaliście w tym momencie. HP jest genialnym modułem. Słuchajcie, meta się strasznie zmieniła po wprowadzeniu właśnie tego modułu. Czołgi, które kiedyś łapały na traczki te wszystkie mamuty, takie czołgi jak Type 5 było, Pantraka, Esetki i tak dalej, i tak dalej, IC-7. W tym momencie mają drugie życie, dlatego że ten moduł daje plus 50 do wytrzymałości zawieszenia, co jest po prostu genialną, genialną opcją. Dlatego ja mam takie wrażenie, że nie dość, że dostajemy tutaj właśnie. Tę wytrzymałość zawieszenia, dostajemy HP ków więcej, dostajemy dodatkowość i szybkość napraw zawieszenia. No to tutaj są same benefity, które jesteście w stanie wykorzystać właśnie na takich czołgach ciężkich. Które, którymi nawet jak wyjedziecie, pokażecie ten, tę przednią gąskę, to ciągle będziecie mogli dostawać, nie dostawać Traka. Co do konfiguracji, słuchajcie, ja się nie będę bezpośrednio rozwodził nad konfiguracją, nie ma to na razie sensu. Uważam, że ten moduł też nie za bardzo jest sens, marnować jedno miejsce posiadane w tym całym pakiecie, który macie na dole właśnie tych trzech modułów. Jednak jest jedna rzecz, która jest genialna, jeżeli chodzi o konfigurację, jest to wytrzymałość modułów wewnętrznych, tutaj na przykład Amorak. Czyli magazyn amunicyjny wam nie pada, nie padają wam tak często zbiorniki, więc to jest świetna, świetna opcja, ale uważam, że konfiguracja nie ma większego sensu, bo jest wyposażenie eksperymentalne. Do czego przyjdziemy za moment ostrogi, raczej bym nie brał, rzadko kiedy są używane. No i turbo czyli po prostu potocznie zwane turbo, jeden z równie ważniejszych modułów, co właśnie HP i dosyłacz, no ja bardzo personalnie lubię. Zaraz wrócimy, bo nie mamy tutaj pokazanego stabilizatora, dla... Dlaczego? Dlatego, że mamy wybranego FV, a, a na niszczyciele czołgów niestety stabilizatora się zainstalować nie da. Do tego wrócimy za moment. Więc Turbo, genialny moduł na wiele czołgów. Czy grasz sobie jakimś wolniejszym medem, czy grasz jakimś yy, mega opornym hatekiem, który potrzebuje troszkę na przykład cofania albo jazdy do przodu, tak jak Maus, tak jak Turtle, tak jak, jak Panzer E100, jest dużo czołgów T95 na przykład, które będą bardzo wdzięczne za ten moduł. Dlatego też dużo takich mamucich tedeków ków wróci do gry, bo ludzie zaczęli wykorzystywać turbo jako taki złoty środek do tego, żeby do tego damage'a po prostu dojechać. Siatka maskująca jest totalnie moim zdaniem poza grą. Od momentu, kiedy wyszedł cichy układ wydechowy, stał się jednym z głównych, fajniejszych modułów, który serdecznie, gorąco polecam wszystkim. Dlaczego? Dlatego, że cichy układ możecie zainstalować na czołgach średnich, gdy są jakieś mapy krzakowe. Powiedzmy, macie Leopard'a, macie Progetto, macie cokolwiek takiego, co jeszcze bazuje na tym camo, Wrzucajcie sobie cichy układ na mapę z krzakami i będzie to. Bardzo oddawało. Zamiast siatki, no siatka maskująca was ogranicza, musicie stać w miejscu, nie możecie się ruszyć. A co, jeżeli musicie dojechać na pozycji albo musicie uciec z pozycji, no to siatka maskująca staje się takim martwym modułem. A tutaj cichy układ wydechowy ciągle wam będzie dawał ten profit. Dodatkowo, tak jak widzicie tutaj, cichy układ wydechowy niby zwykłe daje 5%, siatka daje 15%, ale jak sobie przejdziecie, to ten już daje 7, więc warto będzie zainwestować w te moduły. Znak. Co do lornety polowej, słuchajcie, jej czasy dawno minęły, wydaje mi się, że absolutnie nie ma sensu je instalować, czy to na grilla, czy to na SRV, etc., etc. Nie grajcie z tym. Pokażę Wam kilka zestawów właśnie na czołgi snajperskie, które będą dużo, dużo lepsze i przyjemniejsze, a oczywiście, a jeżeli chodzi o powłokę antyrefleksyjną, czyli o optykę, uważam, że to jest jeden z ciągle bardzo często dobrych używanych modułów, na przykład na czołgi lekkie. Ja personalnie na medach, na chateczkach, czy na niszczycielach czołgów nie używam tego modułu, za to czołgi lekkie, wszystkie mam wyposażone z zestawem podspota. No i stabilizator, stabilizator jest jednym z fajniejszych modułów w grze będziecie w stanie go wykorzystać na czołgach średnich na czołgach ciężkich, będziecie mogli spróbować nawet na niektórych lightach no na niszczyciele czołgów nie zainstalujecie tylko takie mam wrażenie, że po części stabilizator troszkę też wypadł z gry jako taki typowy, muszę go mieć na każdym czołgu, dlatego, że wyszło ulepszone celowanie, ale do tego też dojdziemy za momencik, no dobra, więc powiedzmy sobie szczerze, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, prosta sprawa Moduły standardowe są podstawowymi modułami. Moduły z nagród są troszkę lepsze, jeżeli zapłacicie za nie 3 miliony, bo jeżeli nie zapłacicie tych 3 milionów, to ten moduł różowy, czyli z nagród będzie zachowywał się jak moduły zwykły. Także proszę was, żebyście o tym pamiętali, że jeżeli dostajecie takie moduły, no to proszę was, ulepszcie je po prostu, żebyście mogli korzystać i cieszyć się z tych dodatkowych statystyk, które te moduły faktycznie na Maksa wam oferują, a to jest bardzo, bardzo ważne. Przejdźmy teraz do porównania tego wszystkiego, jak to wygląda właśnie od tej strony. Weźmy sobie na przykład Super Conquerora ze zwykłym dosyłaczem. No Conqueror ze zwykłym dosyłaczem ma teraz 1183 dpm, czyli średnich uszkodzeń na minutę. Jednak jeżeli wejdziemy sobie w polowe ulepszenie, weźmiemy, zmienimy mu albo raczej dołożymy mu drugą Opcje bonusiku, jaki może dostawać właśnie z tych zwykłych modułów, uczulam was, moduły różowe i moduły fioletowe, tak samo jak i moduły eksperymentalne nie będą dostawać bufa z danego, przypisanego slotu, więc tylko zwykłe moduły tak naprawdę mogą dostawać te dodatkowe statystyki. Dlatego nie jest ważne, czy wrzucicie fioletowy dosyłacz w dane, w dane miejsce, bo zupełnie nie będzie mieć to żadnego przełożenia na Wasze statystyki. No i okej, okay. mamy 3183 dpm. W złym miejscu posiadamy dosyłacz, bo tak, bowiem widzimy dosyłacz, dosyłacz dostaje bonusik z, ze slocika do ataku, przerzućmy sobie dosyłacz w dane miejsce, no i super, i nagle zrobi nam się więcej procent, czyli z 10% przeskakujemy na 11,5%. Jednak pamiętajcie, że jest to w dedykowanym slocie. Niestety, ale na wszystkich czołgach nie będziecie się mogli cieszyć dodatkowym bonusem z dwóch modułów, bo być może po prostu nie da się niektórych modułów jakoś dobrze zainstalować albo będziecie po prostu woleli inny zestaw. Dlatego to boli, często będziecie też niestety właśnie tym ograniczeni. Więc moduły z nagród moim zdaniem są najlepszymi modułami w grze, ale dlaczego do tego dojdziemy za moment. No i robi nam się 3237 dpm czyli już jest lepiej, tak? Mamy już tutaj właśnie odczuwalną różnicę. Nie za dużą, ale ciągle jesteśmy na plusie. Przejdźmy sobie do modułów różowych. Weźmy sobie na przykład mechanizm dosyłający z nagród, który daje 12,5%. Więc ten DPM ciągle idzie w górę. Widać różnicę, jeżeli byście sobie sprawdzili i porównali ten mechanizm dosyłający zwykły bez tego bonusa, a ten różowy, no to będzie różnica już całkiem sensowna i znacząca. Oczywiście najlepszym z możliwych zestawów będzie wrzucenie fioletowego dosyłacza, który daje 3300 uśrednich uszkodzeń na minutę, dlatego no, niestety, niestety trzeba będzie przy tym pokombinować, pobawić się trochę, żeby mieć jak najlepszy sprzęcior. Te wszystkie moduły trzeba będzie jakoś wyszarpać. Do tego dojdziemy już za moment jak to zrobić. No dobra, więc jak zdobywamy moduły, zwykłe moduły. Słuchajcie, możecie kupić za kredyty. Tutaj nie ma nic szalonego, nic specjalnego, nie trzeba nic grindować oprócz tych kredytów, a jeżeli macie już te kredyty, no to możecie je po prostu wziąć i kliknąć. Oczywiście te kredyty trzeba sfarmić, trzeba pograć sobie ósemkami, szósteczkami, pooszczędzać trochę, żeby móc sobie zestawić, kupić, ale jest to najlepsza opcja dla osób, które zaczynają grać w World of Tanks, więc nie bójcie się wydawać swoich pieniędzy na jakieś czołgi premium, którymi będziecie na przykład zarabiać kredyty, bo o szkoda, by było jeździć czołgiem bez modułów, skoro możecie mieć po prostu lepszą maszynę. Jeżeli chodzi o moduły z nagród, jak je zdobyć, już Wam pokazuję. Tak jak wiecie, przepustka bitewna jest dostępna już od jakiegoś dłuższego czasu. Jeżeli wykupicie sobie dodatkowy dodatkowy ten premium pakiecik, no to możecie za tysiąca golda z każdego zestawu jednego z trzech dostać sobie dodatkowy moduł wyposażenia z nagród do wyboru i tutaj jest właśnie i czeka już na was ten różowy ziomeczek. Czy to fajnie, czy to nie fajnie, że WarGaming tutaj wrzuca to w ten dolny pakiet, za który trzeba zapłacić, no cóż, ja też bym wolał, żeby to wszystko było w tym darmowym pakiecie żeby ludzie mieli dostęp do tych różowych modułów bo są po prostu świetne ale powiedzmy że nie chcecie wydawać swoich pieniędzy Golda właśnie na ten dolny pakiet to ciągle możecie zdobyć jeden moduł jeżeli sobie wejdziecie w przedmioty za no to tutaj proszę państwa odpali wam się sklep premium z tymi przedmiotami za czy premium to dobre słowo nieważne zjedźmy sobie niżej i tutaj będziecie mieć pokazany ten moduł tam będzie cały zestaw kilku modułów ja niestety na swoim koncie już to wziąłem więc więc tego nie mam, ale pokażę Wam jak to mniej więcej wygląda. Weźmy się za ulepszone moduły. Słuchajcie, jest jedna prosta sprawa, ale też nie do końca dlaczego? Dlatego, że te moduły są za obligacje. Jednak jakoś te obligacje trzeba zrobić, trzeba je zdobyć. Nie jest to może takie łatwe i proste, gdy jesteś świeżym graczem. Po pierwsze, dlatego, że jeżeli będziesz sobie expił te czołgi, no to nie ma zbytnio sensu wrzucać te moduły na 5, 6, 7, 8 tier i tak dalej, i tak dalej. No chyba, że wiecie, że jedną prębką zagracie tam kilkaset lub kilka tysięcy bitew, no to wtedy opcja będzie bardzo, bardzo sensowna. Jednak ja bym się wstrzymał i zatrzymał to jakąś, na jakąś super pierwszą, fajną dziesiątkę, żeby wycisnąć z niej maksymalne staty. Jak zdobyć te modułki? Otóż proszę Państwa, sprawa jest prosta, wchodzimy w sklep, wchodzimy w obligacje, wchodzimy w wyposażenie i tutaj będziecie mieć pełen wgląd w to, jakie moduły możecie kupić. Tak jak widzicie, każdy moduł kosztuje po 5 jeden HP kosztuje 6000 no a Konfa kosztuje 3, bo jest w sumie nieużywalnym modułem i za mało Podaje moim zdaniem, żeby móc ją sensownie używać w momencie, kiedy macie HP, HP zawsze będzie lepszym wyborem, albo przynajmniej w 99%. Otóż macie też jeszcze pakiety. W tych pakietach macie zawarte moduły wraz z dyrektywkami. Jak chcecie, to kupcie, ale e, ostrożnie z tym proszę. No, i tutaj niestety w tych zestawach bojowych czy zestawach specjalisty nie ma za dobrego połączenia. Bo, tak jak uważam, że warto mieć jakąś tam wentylację, tak nie uważam, że te wszystkie połączenia są super. Był ostatnio taki pakiecik 3 w jednym i to był super pakiet, bo można było za 15 tysięcy chyba obligacji. Nie, przepraszam, za 10 tysięcy obligacji kupić 3 moduły, więc zniżka była dość mocna. Kolejną rzeczą jaką warto mieć na uwadze, żeby zdobywać obligacje oprócz tego farmienia daily, są też różnego rodzaju wydarzenia, czy to linia frontu, czy to stalowy łowca, tak jak widzicie tutaj, dostęp do tych obligacji jest jak najbardziej sensowny, więc warto robić właśnie te wszystkie wydarzenia, żeby te obligacje sobie składać, żeby je homikować, a jak już macie 10 albo 15 tysięcy tych obligacji, kupić sobie jakiś fajny zestawik, może nie warto wydawać od razu na czołg, chyba że macie dużo różowych modułów, i nie czujecie potrzeby farmienia kolejnych fioletowych modułków. To też jest zawsze jakaś opcja. Ale pamiętajcie: eventowo WarGaming rozdaje trochę tych obligacji, już nie tak dużo i niestety jak kiedyś. Z rezerwami też ostro zeszli. No trudno, trzeba troszkę popłakać i iść dalej. Nic z tym, kochani moi, nie zrobimy. Ok, idziemy sobie dalej. System obserwacji dowódcy jest definitywnie najbardziej chorym modułem, jeżeli chodzi o ułatwianie ludziom gry. Bo tak jak HP strasznie mnie wkurza, że nie możesz zdjąć tych gąsek, bo wytrzymałość tego zawieszenia jest dużo większa. No, tak tutaj umówmy się: minus 15% do maskowania pojazdu przeciwnika za roślinnością jest totalnym absurdem. I postarajcie się zawsze tego CVS-a, czyli ten system obserwacji dowódcy, nie trzymać tutaj w tym miejscu za cenę na przykład zwiększonego zasięgu z powłoki antyrefleksyjnej, czyli z Optyki, tylko weźcie sobie tego CFOS-a. Zawsze wrzućcie w ten pierwszy slot. On da Wam jeszcze więcej przewagi na takich mapach z krzekami. Uwierzcie mi, ustawianie tego wszystkiego w dobrych miejscach też jest kluczem do sukcesu. No i oczywiście tutaj, jako trzeci moduł, musimy dać cichy układ. Cichy układ totalnie wyparł siatkę maskującą, więc w tym miejscu ciągle cichy układ będzie dużo lepszy. Dlaczego? Dlatego, że czołgiem lekkim często musimy dojechać do pozycji albo musimy się poruszać, więc ta. Siatka maskująca guzik nam w tym momencie da, bo ona niestety daje bonus tylko i wyłącznie do pojazdu stacjonarnego, więc tutaj cichy układ będzie totalnym szefem taki zestaw na czołgi lekkie po prostu będzie robił niezły oro. A sami wiecie, jak to wygląda na takiej mapie jak Prochorówka, Malinówka, nie wiem, Westfield, mówię z języka angielskiego, przepraszam najmocniej, czy też po prostu Murowanka. Takie mapy z krzakami bardzo dużo dają na czołgi lekkie z dobrym zestawem i oczywiście też dobrym zestawem perków i skilli, bo to też jest równie ważne, żeby to wszystko połączyć w jedno. Jednak z tym CVS-em, czyli z tym systemem obserwacji dowódcy, proszę was, zawsze w ten slotik dedykowany do zwiadu, do oczka i będzie super. Radio, wydaje mi się, że to strasznie, strasznie taki gimp moduł. Ja bym raczej nie instalował na gry losowe. Możecie się go pozbyć. Taki zestaw będzie po prostu genialny, jeżeli chodzi o czołgi lekkie, ale do nich dojdziemy niedługo. Eksperymentalne moduły, skąd je można dostać, jak je farmić? E, otóż ciekawa historia była, bo Wargaming o, bardzo limitowało te eksperymentalne moduły właśnie w linii frontu, właśnie w stalowym umowcy i w kilku innych tam wydarzeniach, no a tutaj się okazało, że ostatnio w paczkach, gdy kupowałeś paczuchy, no to mogłeś wylosować sobie właśnie eksperymentalsy. Dla mnie to było dziwne, niezrozumiałe wręcz i nie jestem fanem Takich zabiegów, miejmy nadzieję, że już tego nie zobaczymy. Co do modułów eksperymentalnych, tutaj macie jeszcze system kontroli ognia, o którym wam nie powiedziałem wcześniej, bo miałem wybranego FVA, i dlaczego nie było widać na Fale właśnie tego modułu? Otóż jest to połączenie, tak jak mówiłem wcześniej, dwóch modułów, czyli szybkości celowania tamtego modułku OPA, proszę bardzo, czyli ulepszonego systemu naprowadzania, plus dodatkowo stabilizatora, a na niszczyciele czołgów stabilizatora dać się nie da, więc z automatu system kontroli ognia jest skreślony z ledeczków. To jest troszkę taki niszowy moduł, rzadko kiedy używany. Najczęściej używanym modułem jest właśnie Turbo i HP. Moim zdaniem te dwa moduły świetnie, świetnie się spisują w grach losowych. Nie musicie od razu ich wbijać na trzeci poziom, słuchajcie. Możecie ich użyć na drugim poziomie. Fakt, nie będą tak mocne jak ich poprzednicy. Tutaj widzicie tę tabelkę. 100% do wytrzymałości modułów wewnętrznych to jest naprawdę sporo, ale jeżeli nie macie, uwierzcie mi, te 70% też się nada, żeby uniknąć takiego momentu, w którym za pierwszym strzałem dostajecie uszkodzony magazyn, uszkodzony zbiornik, rozwalony zbiornik i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to jednak moduł w 100% zapobiegający uszkodzeniu modułów, to też proszę, pamiętajcie o tym. No a gdzie je można dostać? Tak jak widzieliście chwilę temu, jest teraz Starowy łowca, więc możecie tam właśnie sfarmić część tych eksperymentalnych modułów. Jak je w ogóle zdobyć? Jeżeli macie na przykład dużo tych modułów, po 20, po 50 czy coś takiego, no to możecie zdobyć obyć sobie części. Klikacie tutaj, i w tym miejscu możecie te moduły porozbijać. Tak jak widzicie, ja sobie mogę te moduły tutaj rozbić za cenę właśnie tych części. No i jest tego trochę, zróbmy to teraz. Tak jak widzicie, z magazynu zniknie mi 12 części i zostanie otrzymane 1200 do podbicia, na przykład na trzeci poziom któregoś z modułów. Ja teraz tego nie będę robił, bo nie jest mi to do niczego potrzebne, ale w ten sposób to działa. Może komuś się przyda. Słuchajcie, prosta sprawa. Nie będziemy w tym momencie rozbijać się dokładnie o to, na jakim czołgu ciężkim, jaki zestaw modułów będziemy dawać. Ale powiedzmy sobie, że podzielmy to najpierw na klasę. Czyli weźmy sobie na początku czołgi ciężkie. Na niektórych czołgach ciężkich macie bardzo fajną stabilizację, tak jak na Super Conquerorze. Więc na Super będzie spisywać się jeden zestaw. Dajemy sobie HP, dajemy sobie Turbo i dajemy sobie Dosyłacz. Ten zestaw będzie idealnym zestawem do tego, żeby. Świetnie bezproblemowo, bezkompromisowo tak naprawdę grać yy, randomy. Jeżeli chodzi o Esconia, Escoń po nerfie nie jest może już taką bestią, jaką był, ale ciągle jest spoko do pogrania. Jeżeli ktoś nim wcześniej nie grał, to pewnie powie fajna maszyna, jeżeli ktoś grał, to będzie płakał i mówił, boże, czemu mi tego eskonia popsuli. No tak to w życiu bywa, łatwiej jest dużo zrobić upgrade, niż zrobić downgrade, więc tutaj nic na to też nie poradzimy. Jednak jeżeli weźmiecie sobie pod uwagę te moduły eksperymentalne, które wyszły no to ja definitywnie radziłbym zrzucić zwykłe różowe HP lub też szare ze standardowych modułów i dał sobie zestaw uprawiający żywotność, dlatego że te moduły wewnętrzne tutaj na eskonie lubią padać, czyli na przykład mamy problemy właśnie z tym uszkodzonym magazynem amunicyjnym. Podbijamy sobie na drugi poziom, wrzucamy sobie ten zestaw i już będzie nam się grało lepiej. Jeżeli jesteście niezadowoleni ze stabilizacji, to możecie również zrobić to samo z turbo na drugim Poziomie. Wrzucacie sobie turbo, wrzucacie sobie HP eksperymentalny i akurat na Super będzie działać świetnie. Ja rzadko kiedy kombuję wszystkie dwa moduły, czasami tak na e również to robię, ale tylko dojdziemy za moment. No tutaj systemu kontroli ognia w zamian za cokolwiek bym w życiu nie dał, bo byłaby to po prostu głupota. Więc tak jak widzicie, na Super można sobie taki zestaw modułów dać bez najmniejszego problemu. Jednak co w przypadku, gdy macie inny czołg? Bo wiecie, na randomie ciężko wam będzie się grało. Non-stop, takim samym zestawem, no bo czołgi się jednak od siebie różnią, mają różne charakterystyki. Więc weźmy sobie takiego Polaka. Na takim Polaku bardzo fajnie można zrobić zestaw cyk, cyk i cyk, ja jestem wielkim fanem. Tutaj oczywiście też możecie dać eksperymentalne, chociaż ja takiej potrzeby większej nie odczuwałem. Jest taki zestaw minus 8, potocznie mówiąc, dosyłacz i HP świetnie się nada. Dlaczego gramy znowuż bez stabilizatora? Tym czołgiem i tak, i tak nie będziesz jeździł. To nie jest M60, to nie jest Leopard, żeby strzelać pestki w ruchu, więc nim akurat na spokojnie możesz sobie wymierzyć, oddać pewną pestkę i jesteś zadowolony. Ten czołg z takim zestawem ma 0,3 rozrzutu na 100 metrów. Jeżeli się pozbędziemy tego modułu, no to tracimy trochę, na tym rozrzuci, więc te pestki mogą już nie latać tak fajnie. Podobnie jest z 705, zobaczcie mój zestaw na 705, też mamy minus 9 wrzucone, dosyłacz i eksperymentalne hapy, bo te zbiorniki tutaj też lubią padać, nie wiem czy wiecie, ale nie wiem, czy wiecie, ale właśnie na tej 705 lepiej mieć eksperymentalne HP. Podobnie jest w przypadku kilku innych czołgów. fo 215 b strasznie traci te wewnętrzne moduły. Jest 7 też lubi złapać pestkę. E-5 niestety też lubi złapać takie pechy z uszkodzonym magazynem, ale ja tutaj w tym momencie gram Turbo i Stabę i Dosyłacz, więc bawcie się tymi modułami. Kombinujcie, próbujcie jak najwięcej wyciągać z tego wszystkiego, żeby się tylko i wyłącznie cieszyć giereczką. Przejdźmy sobie dalej do magazynków. Magazynki będą również ważne i istotne. Tutaj nie możemy zamontować dosyłacza. Na magazynkach z wiadomych przyczyn dosyłki nie zamontujemy. Jeżeli chodzi o beczkę, macie kilka opcji do grania. Ja gram sobie HP, stabilizator i wentylacja. Możecie zrzucić ewentualnie wentylację i dać turbo. Turbo eksperymentalne albo zwykłe lub różowe. Wszystko zależy od Was. Bo to podobny zestaw jest na T57. Na T57 akurat to ja już w ogóle robię HP, turbo i staba i to też fajnie, fajnie działa. Macie czołgi średnie mojej Kochani, w tym momencie, więc na czołgach średnich dosyłacz, jeżeli możecie zamontować, zawsze montujecie. Na HTK-ach, jeżeli możecie, to też montujecie. Jeżeli możecie zamontować na TDK, to też montujecie. Dosyłacz jest jednym z najważniejszych modułów, które czołg powinien posiadać. Wyjątkiem są trole, ale do tego też yy, przejdziemy za momencik. No i co? Stabilizator, dosyłacz, wenta Ktoś powie, ej, ale stabilizator jest zbędny na tym czołgu, i macie rację, w 100%. Ja tutaj mam jeszcze stare zestawy. Możemy sobie na spokojnie na takiego Leoparda dać hapeki na mapy miejskie. Możemy sobie dać dosyłacz i możemy dać sobie wentylację albo minus 8, jak kto lubi. Ale ja bym tutaj raczej dał po prostu wentę. Wrzucamy sobie taki zestaw i już nam czołg śmiga jak ta lala. Ciągle mamy 0,25 rozrzutu. Czas celowania genialny, więc ta staba, albo jej nawet brak, nie będzie tak odczuwalna. Jednak, jeżeli gracie mapę na przykład z krzeczkami, to polecam gorąco na takie medy jak Leopard zainstalować sobie układ wydechowy z nagród. Dlaczego? Dlatego, że popatrzcie na kamuflaż. Bez tego modułu posiadamy 34 kamu. a teraz wrzucę tylko i wyłącznie zwykły, nawet bez slota. I uwaga, już mamy 40 kamuflażów, więc. Te kilka kamo, te 6, 7, 8 nawet w niektórych przypadkach, w zależności od bazowego kamuflażu, to już jest sporo. To już jest coś, co pozwoli Wam na bezpieczne rotacje, zajmowanie pozycji, strzelanie nawet bez spota. Dlatego prosiłbym Was, jeżeli gracie mapę z krzeczkami zagrajcie sobie taki west, zestaw na tym czołgu. Możecie ten zestaw wykorzystać w podobny sposób na project, oczywiście nie mówiąc tutaj o dosyłaczu, bo dosyłacza nie ma. Staba, węta, cichy układ to też będą dobre zestawy. Tutaj oczywiście mamy troszkę inny, ale Wiecie mniej więcej o co mi chodzi Idąc dalej przejdźmy sobie do kolejnych czołgów Czołgi takie jak E50M czy CS będą zachowywać się w podobnym, w podobnym zestawie Ja jednak na cs 63 pod granie randomów Używałbym ten stabilizator, dosyłacz Dałbym mu wętę lub cichy lub HP w zależności od mapy Jeżeli chodzi o całą resztę no to musicie kombinować Musicie się bawić, ale uwierzcie mi Jeżeli chodzi o sam system grania Staba, dosył i wenta będą działać Praktycznie zawsze. Wyjątkiem będzie oczywiście Batchat, będą wyjątkiem takie czołgi jak v na które takich zestawów modułów dać nie możecie. Ja na Batchacie włożę dwa zestawy modułów. Cich układ HP, eksperymentalne, dlatego że nie lubię czasami, jak te moduły tutaj padają i stabilizator, ale możecie dać kolejny zestaw, na przykład podspota w momencie, kiedy nie ma żadnych czołgów lekkich, to taki zestaw pod podspota pod takiego meda spoterskiego, który posiada tutaj nie wiem, bardzo dużo kamuflażu, w tym przypadku 45 też odda. Oczywiście, jeżeli markujecie ten czołg absurdem, byłoby granie z tym zestawem każdej bitwy, no absolutnie odradzam. Na Centuriona akcent ten tutaj też nie ma jakiegoś większego szału. Możecie zrzucić ten stabilizator i dać HP, dosyłacz i wentylację, też będzie świetnie funkcjonował i chodził. Słuchajcie, jeżeli chodzi o takie czołgi jak te, no to tutaj, czy to Lion, czy to Karo, też będzie trzeba się pobawić raczej w stosunku takim jak na baczacie, czyli dajemy sobie, nie wiem, wentylację, cichy układ na niektóre mapy i stabilizację. Możecie też wrzucić minus 8, troszkę rozszerzyć swoje horyzonty na E50M, ja bardzo na przykład lubię grać taki zestaw, jeżeli widzę, że mam na przykład gierkę z 8 tierami, biorę zestaw jak na HTK, jadę i się biję gdzieś tam frontalnie, ale jeżeli widzę, że mam dychy, no to mogę dać sobie stapkę i dać sobie HP, albo wyrzucić tę stapkę i dać sobie wentylację, ten zestaw też będzie akceptowalny i będzie fajny do grania, no można tak jak mówię, te moduły pod siebie jakoś zrobić, żeby wycisnąć z nich jak na maksa, więc nie bójcie się bawić tymi modułami, tymi konfiguracjami tych modułów w zależności od mapy. Starajcie się właśnie potestować te rzeczy, żeby jak najlepszy zestaw pod siebie zrobić. Co do niszczycieli czołgów, sytuacja wygląda równie prosto i równie łatwo. Nie patrzcie na ten zestaw, to był zestaw z slota HP Turbo dosyłacz na czołgi, które mają mieć ten taki aspekt grania na hedy, bardzo blisko przeciwnika. Czy to będzie badger, czy to będzie jak pancer, zobaczycie u mnie, czy to będzie e zobaczycie u mnie zawsze ten sam zestaw modułów. Czyli HP, Turbo i Dosył wszędzie. Na trójkę 3 polecam eksperymentalne, bo się świetnie sprawdza. Tutaj jednak pada ten magazyn amunicyjny, więc będzie oddawać. No okej, okay, ale co z tego? Przecież nie zamontujesz takich samych zestawów na grilla, tak samo jak na taką e chori Hori czy, czy WZ. -t. No i to się zgadza. Są dwa zestawy czołgów, czyli czołgów tak naprawdę, które będą się od siebie różnić. Mamy czołgi snajperskie, taki jak SP2, bo wydaje mi się, że SPK możemy na spokojnie zaliczyć do tych czołgów snajperskich STRV. -a. Na chory jest strasznie uniwersalny. Chori możecie grać na heady, chori możecie grać na daleko, na, na dużym dystansie, możecie grać w różny sposób. Za to nie możecie tak grać grillem i zobaczcie zestaw na grilla. Dosyłacz, obracarka i turbo eksperymentalne. Dlaczego nie ma tutaj minus 8, tak jak bardzo zawsze chwalę ten moduł, tak stwierdzam, że na grillu, który ma 0,23 celności w tym momencie, ale jak sobie weźmiemy załogę, powinien mieć więcej, o ile mamy załogę z tego czołgu, a mamy, no to zrobi nam się 0,22, więc bez sensu mi stracić na przykład tę dodatkową mobilność, albo te fajne rzeczy, które dają nam obracary. Dlatego pamiętajcie, że im lepsza celność czołgu, powiedzmy w granicach tam 0,22, 0,23, 0,24, to nie zawsze jest sens wrzucać ten moduł z ulepszonego celowania z nagród. No, ja bym tutaj się wstrzymał w większości przypadków, ale oczywiście są też odstępki od reguły. Więc tutaj macie przykład na Grilla, bardzo fajny zestawik, który będzie Wam pomagać w snajpieniu. Na przykład na Strfała możecie dać sobie coś jeszcze innego, już wam pokazuję, dajecie sobie dosyłacz, dajecie sobie turbo, które pozwala Wam uzyskać troszkę większą mobilność, jeżeli chodzi o ten tryb Siege, tak czy jak to się tam nazywa po języku angielskim. Oblężniczy tryb, który zwiększa wam celność, ale redukuje wam mobilność. No, turbo przy tym na pewno pomoże. No i kolejnym modułem standardowo będzie albo cichy układ, albo węta. Ja bym radził montować cichy układ zamiast wentylacji, bo ta wentylacja w tym trybie oblężniczym i tak i tak za dużo wam nie da. No a taki zestawik będzie wymarzonym zestawem do snajpy. Jak wiem, nie macie optyki, ale bazujecie na tym, co wam spotnie Timek. Ewentualnie możecie próbować pograć na przykład z jakimś znajomym, który będzie grał wam ciągiem lekkim. No i Teraz krem de la krem, czyli wszystkie czołgi typu troll. Ja na czołgi typu troll daję zawsze jeden zestaw. Wrzucam raz, wrzucam dwa i wrzucam uwaga, nie nie będzie to dosyłać. Wiecie, co to będzie? Obracarka. Niestety nie mam jej tutaj. I tak, część z was pewnie zgadła, będzie to obracara. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że czołgi typu troll zasługują na to, żeby mieć jak najlepszą celność. Okej, okay, pewnie możesz wrzucić dosyłacz który zwiększy Ci przeładowanie nieznacząco i ten DPM, ok, będziesz mieć o 300 większy, spoko. No to może nawet nie jest nieznacząco, ale jest to odczuwalna zmiana DPM-u, zgadza się. Jednak co z tego, skoro będziesz kolejne pestki ładować, kolejne 20 sekund, 16 sekund, 18, 25, 30, nawet w zależności od czołgu oczywiście, skoro tej pestki i tak, i tak nie trafić, Dlatego redukowanie tego RNG na czołgach typu Troll, takich jak KW-2, FV1, drugi, cała masa innych tanków jest bardzo, bardzo ważnym czynnikiem. T49, Sheridan na Trollu, cała gama takich czołgów moim zdaniem zyskuje bardzo do grania z tym zestawem. Jeżeli mi nie wierzycie, to sobie sprawdźcie i dajcie znać jak było. Ostatnim już typem czołgów będą czołgi lekkie. I tutaj możemy się troszkę pobawić, tak jak wcześniej, w przypadku niszczycieli czołgów, czy też htk czy to medów. Na medach chyba najmniej jest tej zabawy i kombinowania z tymi modułami, bo tam możesz sobie wziąć zestaw z CVS-em, spoko. No i możesz sobie wziąć zestaw z uszkodzeniami, z cichym układem HPP, w zależności od mapy. Na niektórych czołgach bez problemu zrzucić stabę, ale na lightach jest troszkę inna historia. Tak jak zobaczycie tutaj, ja na, jeżeli chodzi o ten zestaw uszkodzeń, czyli biorę go bardzo często na mapy, na których nie mam dostępu do krzaków, nie mogę spotować lub się po prostu na nich nie da. Wiecie, no nie zbanujemy połowy map, na których spota robić nie możemy, więc musimy sobie na nich jakoś radzić. Ja gram sobie dosyłacz, węte i cichy. Cichy układ na mapy miejskie oddaje bardzo dobrze. Ja jestem wielkim fanem, bo nawet na tym dystansie, bez tych krzaczków, bez tej roślinności ciągle nie łapię spota. Mogę sobie grać bezproblemowo, widząc całą, całą drużynę przeciwną. W większości przypadków, jeżeli nie ma czołgu lekkiego, sobie pomiędzy nimi gdzieś tam przemykać, więc ten zestaw uszkodzeń jest po prostu świetny. No i standardowo zestaw podspota tutaj na każdym czołgu będzie wyglądał tak samo. Um, ustawiony system obserwacji dowódcy, tak jak widzicie w slocie na zwiat, mamy cichy układ i optykę, nic nam tutaj się po prostu zmieniać nie będzie. Na testo LT mam troszkę inny zestaw, tutaj wziąłem sobie tylko i wyłącznie zestaw pod uszkodzenia, no tak jak widzicie, ale on jest jeden do jednego z rhm co do EBR-a, tutaj chyba zmieniałem jakieś modułki, nieważne, tutaj zestawem akurat pod damage miałem optykę, bo EBR jest ślepy i to jest właśnie wyjątek od reguły. Tutaj możemy sobie wrzucić cichy układ albo wentę, coś w ten deseń i też dobrze się bawić w giereczce komputerowej, więc tutaj z wentylacją będzie to wyglądało całkiem sensownie, no ale maksymalnego zasięgu widzenia tutaj to ciężko bez załogi. <laughs> Także moi drodzy, już mniej więcej wiecie, jakie moduły budować, na jakie typy czołgów, że siatka maskująca wyszła z obiegu, że być może radio nie jest najlepszym modułem, że używanie osłony przeciwodłamkowej na czołg lekki też mija się z celem. Chociaż te podstawy, być może o czymś nie powiedziałem, być może coś pominąłem, ale słuchajcie, gadałem do siebie przez dłuższą chwilę, więc mogłem wszystkiego nie skontrolować. Jednak jeżeli podobał wam się ten materiał, to słuchajcie, możecie mi dać znać w komentarzu, czy chcielibyście rozszerzony po rozczłonką, jakby dalszy materiał na po niektóre dedykowane typy czołgów z większym omówieniem, z większym poświęceniem czasu na dany moduł. Być może wejdziemy na treningówkę i pokażę Wam troszkę więcej, jak to wygląda od kuchni. Jedna rzecz, jeżeli będziecie brać moduły z Battle Passa, to proszę Was, żebyście się skupili na tym, czego faktycznie potrzebujecie. Jeżeli gracie sobie czołgami ciężkimi, no to bierzecie wzmocnienie z nagród. HP Wam bardzo pomoże. Bierzecie sobie oczywiście też turbo, które da Wam bardzo dużego buffa. No, i oczywiście dosyłacz. Dosyłacz jest najważniejszym modułem w grze, tak jak podkreślałem wielokrotnie. Dodatkowo, celowanie z nagród będzie również dobrą opcją. Te cztery moduły gdzieś tam będą obok siebie bardzo często. Będą bardzo często grane. No, układ wydechowy, tak jak mówiłem, na czołgi lekkie, totalna podstawa, warto go mieć. Na szczęście, jeżeli chodzi o zestawy standardowe, to system obserwacji dowódcy nie dostał lepszego odpowiednika. Dzięki Bogu, dla mnie tego modułu po prostu w grze być nie powinno. Dlatego wiecie, na czym się skupić, jakie moduły brać właśnie za tego Battle Pass, na których się skupić, lub bierzcie po prostu to, czego wy potrzebujecie. Radziłbym unikać takich, brania takich modułów jak system naprowadzania. Z nagród, raczej bym się na nim nie skupiał. Tego tej ochrony z nagród też bym raczej nie grał. Optyka, no różnie to bywa. Są lepsze moduły: stabilizator, dosyłacz, celowanie z nagród, HP. No i turbo oczywiście będą oddawać. Później można skupić się na mechanizmie obracania i ewentualnie na układzie wydechowym. Jeżeli faktycznie gracie czołgami lekkimi, to jest podstawa. Wentylacja jest okej, okay, ciągle jest w użytku na po niektóre typy czołgów, takie jak magazynki, gdzie pomaga wam z przeładowaniem. Szybszego klipa, gdzie daję wam te poszczególne szczątkowe właśnie bufy do załogi, premii do wydajności załogi, jakkolwiek to nazwiemy. Także słuchajcie, mam nadzieję, że moje gadanie, chociaż trochę wam zobrazowało pewne rzeczy, że mam nadzieję, że moje gadanie pomogło wam dobrać sobie jakieś te modułki do tego czołgu, którym wy faktycznie gracie. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Ja wam serdecznie dziękuję i do następnego. Mam nadzieję, że podobał Wam się materiał i część z Was będzie mogła sobie dopasować moduły do siebie. Jednak, jeżeli chcielibyście większą ilość materiałów, właśnie czy to z modułów, czy to z tych poszczególnych standardowych mechanik, czy też zagadnień z World of Tanks, to dajcie mi znać, ja Wam takie materiały nagram. Więc dopasujcie moduły do siebie, dopasujcie te moduły pod Wasze granie, pod Wasze umiejętności i zrzućcie tego spalinera, czyli tę osłonę odłamkową, siatkę maskującą i binasy. We zainstalujcie to, co właśnie tutaj Wam próbowałem przekazać, pobawcie się tym trochę i uwierzcie mi, że będzie grało się Wam po prostu lepiej. Dlatego dajcie znać, jakich wymodułów zaczniecie używać, czy ten materiał miał dla Was jakiekolwiek znaczenie. Być może część z Was postanowiło zmienić sobie jakieś setupy, dlatego powodzenia, bawcie się giereczką. Oczywiście możemy rozszerzyć też ten materiał, możemy się pobawić, możemy porobić dużo różnych zestawów, gdzie omawiam je bardziej konkretnie. Czy to będzie materiał na czołgi ciężkie, czy to będzie materiał na czołgi snajperskie średnie, jeżeli chodzi o same moduły, jeżeli chodzi o taki powy, przeżyj, mniej najlepszy zestaw pod przełamanie dla ciężarów, czy to będzie materiał pod czołgi lekkie, wszystko, jeżeli chodzi o te moduły, możemy tam zawrzeć, więc jeżeli Wam się spodobało, a chcecie więcej takiego kontentu, to będziemy działać.